Ojciec zabrał 12 latka do nieczynnej kopalni. Dziecko jest ciężko ranne, 12 latek i jego ojciec ranni w wypadku na terenie nieczynnej kopalni. 39-letni mężczyzna i jego 12-letni syn zostali ranni w wypadku na terenie nieczynnej kopalni. Saturn w mieście Czelać Śląskie załamał się pod nimi fragment stropu w jednym z budynków. Chłopiec, który doznał urazu głowy, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Starszy. Sierżant. Marcin Szopa z komendy policji w Będzinie powiedział, że informacja o wypadku dotarła do służb OK. Godzina. 14. Osoby, które zostały poszkodowane weszły na teren kopalni mimo oznakowania tablicami z zakazem wstępu i informacją, że jest zagrożenie zawaleniem, oznajmił policjant. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ojciec z synem weszli do klatki schodowej budynku przy szybie wentylacyjnym i próbowali wspiąć się na górę. W pewnym momencie załamała się pod nimi część stropu, obaj spadli z wysokości kilku metrów. Obydwaj odnieśli obrażenia, na pewno dużo poważniejszych doznało dziecko, które zostało ranne w głowę. Zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do kliniki dziecięcej w Katowicach ligocie. Ojciec został przewieziony karetką do pobliskiego szpitala z ogólnymi potłuczeniami wyjaśnił starszy sierżant Szopa. Ojciec, ranny w wypadku, był trzeźwy. Na razie nie wiadomo, dlaczego poszedł z synem do dawnej kopalni, ani w jaki sposób się tam dostali. Będzie to wyjaśniała policja.